Cześć i czołem, dzisiaj robimy podróże. Po tym muralu powinniście dokładnie wiedzieć, gdzie. Jesteśmy we wschodzącym Białymstoku. Na dwóch nogach i czterech kołach. Robimy podróże. Odkrywanie Białegostoku zaczynamy od nie byle czego, bo od symbolu tego miasta, dziewczynka z konewką. Występuje na ścianie białostockiego budynku od 2013 roku i powstała w ramach akcji Folk on the Street. Myślę, że autorka nie miała chyba pojęcia o tym, jak popularna stanie się jej praca. Dziewczynka z konewką, symbol Białegostoku, doczekała się znaczków pocztowych i mnóstwa gadżetów, które bardzo chętnie zakupują turyści. Jest to absolutnie jeden z punktów programu, który warto wpisać w swój plan poznawania i odkrywania Białegostoku. Wielokulturowość, którą mogliśmy oglądać sobie na przykładzie miejsc kultu, czyli cerkwi, meczetów, kościołów katolickich, można też okazywać w formie sztuki, sztuki ulicznej, która sprawdza się świetnie, ponieważ jest dostępna dla każdego i jest łatwo przyswajalna. Tak jak tutaj w Białymstoku, w którym jest co najmniej kilkanaście murali dotyczących wielokulturowości, szacunku i pojednania pomiędzy wszystkimi kulturami, które na tych ziemiach mieszkały i mieszkają nadal. Tak, w poszukiwaniu murali w Białymstoku spacerujemy sobie jego uliczkami bocznymi gdzieś wewnątrz osiedli i powiem wam, że to jest bardzo klimatyczne miasto. Takie fajnie się spaceruje pomiędzy tymi budynkami, niektórymi kamienicami. Jak będziecie spacerować, to zwróćcie uwagę, że niektóre kamienice są bardzo bogato zdobione, ale nie jakimiś rzeźbami, tylko są pięknie pomalowane. Fajnie się chodzi po Białymstoku. Za mną kolejny mural, który powstał z miłości do folkloru, do regionalizmu. Powstał on także po to, żeby folklor przybliżyć młodym białostoczanom, którzy już dzisiaj w Gwarze Podlaskiej nie potrafią mówić. Autorka murala ułożyła tutaj grę, a właściwie gwarę podlaską w formie skrabli. A że jej ulubioną formą działalności jest ceramika, to mamy tutaj mural, a właściwie płaskorzeźbę z ceramicznych kafli, na której odczytać możemy słowa w gwarze podlaskiej. Czy wiecie, co to jest skawarotka albo małanka? A może mówi wam coś słowo kiziak? A gdyby tak mieć teleport? Szybki teleport. Jesteśmy jedynie kilka kilometrów od centrum Białegostoku w białostockim Centrum Kultury Podlaskiej. Zapomniałem, jak to się nazywa. Jak to się nazywa? Oj, zaraz będę siadała. Jestem ze mnie z domem, nie pozeknała. Do widzenia, węgu ściany, ty piec murowany, bo ja nie zjadę. Do widzenia, węgu ściany. No ta sielskość, anielskość mnie po prostu rozwala na łopatki. To, co tu się dzieje, jest po prostu pięknie. A do tego można tutaj wejść za 3 zł, zaliczyć spacer i przyjechać z centrum Białegostoku autobusem. Nic, tylko podziwiać sielskie, białostockie klimaty i takie piękne kobity, dziewczęta, jak te hasające tam. Dotarliśmy do ludzkiego żarna, czegoś takiego, co mieliło zboże. Ten biedniejszy chłop musiał sobie wejść tam do środka i sam sobie tym kręcić, a ten bogatszy tam pewnie mógł sobie wynająć tego biedniejszego i tylko stać z boku i patrzeć, jak ten biedniejszy tam kręci. Taki wyzysk albo po prostu prawa rynku. Po cichutku, powolutku doszliśmy do bimbrowni, ukrytej w lesie, gdzie pędzi się ducha puszczy.
po którym też czasami pewnie można zobaczyć duchy, gdyż eliksir ten wytrawny z Podlasia ma dużo procentów i ponoć dobrze wchodzi w każdą część ciała. Widać, czy to gospodyni panna, czy kobita. Choć urody nie mam, o to się nie troszczę. Wszystkim urodziwym wcale nie zazdroszczę. Choć urody nie mam, o to się nie... Wracamy do Białegostoku. I jesteśmy w Białymstoku. Robimy podróże. Jesteśmy pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, człowieka, który wywalczył i wprowadził Polskę w wolność, niepodległość. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Białystok wszedł w tą niepodległość troszeczkę później i jak mawiają białostoczanie, uratował Polskę przed najazdem żołnierzy, którzy by rozgrabili tą młodą naszą niepodległą Polskę, ponieważ w Białymstoku stacjonowało kilkaset żołnierzy niemieckich i był taki układ z Niemcami w sprawie polskiej niepodległości, że ci żołnierze muszą bezpiecznie wrócić do kraju. Przetrzymano ich w Białymstoku i koleją wrócono, omijając Warszawę, tak żeby ta młoda stolica była wolna już od najeźdźcy i prawdziwie Polska. Przechodząc przez bramę, kierując się w kierunku Pałacu Branickich, mało kto zwraca uwagę na gryfa przede wszystkim, który to jest w herbie Branickich. Straszne tu kociołby. A do tego na zegar, który jest najstarszym działającym zegarem w Polsce. A sam Pałac Branickich? No mieli finezję. No miał rozmach ten Branicki. Kawał domu sobie wybudował, a mawia się też, że tutaj właśnie odbywały się jedne z najlepszych imprez w Europie. Podobno na imprezach u pana Branickiego były przeróżne, ogromne pasztety, a z tychże pasztetów wyskakiwały karły. No ciekawy pomysł, kto bogatemu zabroni, ale humanitarny chyba wcale. Kolejnym dowodem na to, że Jan Klemens Branicki miał rozmach, są znajdujące się za pałacem ogrody. Ogrody w stylu francuskim, ogrody w stylu wersalskim. Pozostałością po francuskim stylu ogrodów są bukszpany, bo nasadzenia kwiatowe to nie są typowo francuskie. Są to już nasadzenia typowo polskie, polska roślinność często polna. Natomiast rzeczywiście wystrzyżone bukszpaniki, alejeczki i posągi służyły temu, aby pokazać klasę, przepych i móc nazywać to miejsce Wersalem Wschodu. Ten Branicki chyba faktycznie miał coś na rzeczy z tymi karłami. Zobaczcie sami. Okej, okazało się, że te rzeźby to nie są oryginały. Ten na przykład panicz młody z rakiem i rybą jest alegorią do znaku zodiaku, raka, i pochodzi z 2015 roku, ale myślę, że do całej historii ogólnie pana Branickiego i do jego upodobań, i jego hucznego, i do bardzo wystawnego życia, jak najbardziej takie figureczki pasują. Młody chłopiec z rakiem w ręku i rybą, która wije mu się pod stopami. Ciekawe to jest bardzo. Myślę, że pan Branicki by się odnalazł w dzisiejszych czasach, które czasami są równie pokręcone. Mamy kolejny dowód na to, że tereny, po których spacerujemy, po których podróżujemy, są bardzo wielokulturowe. Dotarliśmy do miejsca, w którym niegdyś stała wielka synagoga. Niestety strawił ją pożar i obecnie upamiętnia ją jedynie ta kopuła, resztki kopuły. Pomnik spalonej synagogi może nie jest najpiękniejszy, ale ma ogromne znaczenie, ponieważ synagogę tą spalili Niemcy podczas II wojny światowej, a w środku była pełna Żydów. Gdzie prowadzi liści szum? Czy w maliny wpuszczą mnie? Ślady stóp. Mówi się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a w Białymstoku wszystkie drogi prowadzą na rynek Kościuszki. Jakby się nie błądziło, jakby się nie chodziło, tak z pewnością się tu tak czy siak trafi. Rynek Kościuszki to reprezentacyjna promenada w samym centrum Białegostoku, w samym jego sercu, pozbawiona ruchu ulicznego, samochodów,
motorów, tramwaji, których tu nie ma chyba, autobusów, więc można swobodnie pospacerować i cieszyć się białostockim klimatem. Osada Białystok datowana jest na XV wiek, ale to jeszcze nie jest dzisiejszy Białystok. Dzisiejszy Białystok prawa miejskie uzyskał w 1749 roku, co upamiętnia tablica znajdująca się na budynku na rynku Kościuszki. Maliny wpuszczą mnie, ślady stóp. Gdzie odnajdę tęczy? Z niemałym trudem dotarliśmy na ulicę Koszykową. Koszykowa to ulica słynąca z drewnianych, starych zabudowań, które pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Mieszkał tu nawet sędzia okręgowy i specjalnie dla mieszkańców Koszykowej miał tu swój punkt komisariat policji Białegostoku. Dzisiaj jest to jeden z elementów architektury drewnianej. Takim szlakiem można podążyć i między innymi zabłądzić na ulicę Koszykową, która pamięta jeszcze początek, środek i koniec wieku XIX. Za dniem wyszeptać lekkim tchem.